Patronem dzisiejszego odcinka jest W. Kruk. Dzień dobry. Dzisiaj w moim stylu będzie o spełnianiu własnych życzeń. Zapraszam na rozmowę z terapeutką Katarzyną Miller. Dzień dobry, Pani Katarzyno. Witam serdecznie, bardzo się cieszę, że będziemy rozmawiać, Pani Magdo. A nasze dzisiejsze spotkanie chciałabym, żeby przebiegało wzmacniająco i pod hasłem spełniaj własne życzenia. I gdyby Pani miała podać nam definicję albo rozwinięcie tego hasła spełnij własne życzenia, nie marzenia, a życzenia, to jakie główne życzenia postawiłaby Pani przed sobą? Życzenia przed sobą. Ja mam tak. Pierwsze, co mi się natychmiast pojawia, to nowa płyta, bo jestem z tego powodu, że już nagrałam jedną, niezwykle szczęśliwa i też taka rozbawiona tym, bo to jest taka cudowna zabawa. Jedna z najfajniejszych, jakie właściwie są możliwe. Stwierdziłam, że muzyka jest ponad wszystkim. No więc następna płyta i co dalej? Moje życzenia. No życzenia mam i do siebie, i do ludzi, i do świata. Oczywiście, więc do siebie kolejne. To chyba bym chciała się więcej ruszać, zacząć, ale wyjeżdżam z przyjaciółkami na parę tygodni na Cypr, więc tam będziemy pływać, wchodzić i to pewnie się zdarzy. Co dalej? Życzenia. To jest rzeczywiście różnica, czy marzenie, czy życzenie, bo życzenie jest dużo bliżej do spełnienia. I mam życzenie, żeby ludzie byli, to jest marzenie, żeby ludzie byli bardziej otwarci, żeby mieli w sobie więcej tak zwanego dziecka, żeby się bawili, śmiali, żeby sobie mówili miłe rzeczy. Ale też powiem Pani, że to działa, że jak ja mówię miłe rzeczy, to oni też mówią miłe rzeczy. I to jakoś prawda? To warto zapoczątkować. W ogóle musimy sobie zdawać sprawę, warto, żebyśmy sobie zdawali sprawę, że jeżeli czegoś chcemy, to sami musimy to zacząć. Pani Kasiu, ja to w pewnym momencie w swoim życiu zaczęłam robić. No. Bo miałam taki czas, że wydawało mi się, że jestem taka niewidzialna, nikt mnie nie docenia. No to pomyślałam sobie, dobra, to zacznę od siebie. I ja zaczęłam widzieć i doceniać. I bardzo szybko to wróciło. Absolutnie. Bardzo miłe uczucie. To jest w ogóle, ja mam taką wizję rzeczywistości, że ona jest bardzo takim żywym organizmem, cała. I że ona szalenie reaguje na to, czy ktoś jest otwarty, prawdziwy, serio. W tym sensie, nie serio, śmiertelnie serio, taki smutek, tylko na serio w sensie, że naprawdę zależy, prawda? I wtedy, słuchajcie, się dzieją rzeczy cudowne po prostu, no. Spełnia się to, co trzeba, no. Nie wszystko, nie od razu, nie natychmiast, ale się spełnia, naprawdę. Ale mamy zgodę co do tego, że marzenia, życzenia to są jednak trochę inne rzeczy. Tak, tak, trochę inne, tak. Marzenie jest... Czyli życzenia bliżej, dalej, marzenia... marzenie jest takie troszkę czasami, żebym była królewną perską, prawda? No, żebym była... prześliczna, żeby mnie wszyscy kochali. No oczywiście to są takie marzenia troszkę nastoletnie, chociaż niektóre dziewczyny są do końca swojego życia nastolatkami. Znam sporo takich. Natomiast marzenia też czasami mamy pewność, że nie wszystko od nas zależy, prawda? A w życzeniu jednak jesteśmy, no, w dużym stopniu sprawcze. Możemy przynajmniej rozpocząć coś, możemy do czegoś ludzi ponamawiać, możemy siebie same wziąć za rączkę i zaprowadzić gdzieś, gdzie się boimy. To jest na przykład taka fajna też wersja, nie? Boisz się, ale rób, no. No tym bardziej, jeśli tak, się boisz, to tak, tym bardziej tym idź bardziej, zobacz, co tam tak, jest. Tak, tak, tak. No chociaż oswoić lęk. Nie najlepiej jest oczywiście włazić diabłu w paszczę, bo to jak już wiemy, że gdzieś jest niefajnie, no to tam nie właśmy. Chyba, żeby koniecznie coś tam bardzo ważnego zmienić, ale powiedziałabym, to zawsze złoty środek jest ważny, nie? Żeby robić rzeczy no, sensowne, no nie jakieś ryzyko życia czy ryzyko całości siebie, no. Pani Kasiu, Pani pracuje od lat, od wielu, wielu lat, z kobietami i dla kobiet. No, przedtem pracowałam bardzo dużo z mężczyznami, bo pracowałam... Czyli ma Pani pełne spektrum. Mam pełne spektrum, tak. Właśnie można powiedzieć tak, że rzuciłam facetów, pracowałam 20 lat z alkoholikami. Oczywiście potem się zaczęło też pojawiać sporo kobiet pijących, ale przedtem to tylko faceci się przyznawali do tego, że piją. No i ja bardzo najpierw ich uwielbiałam, że tak powiem, i współczułam i pracowałam z nimi z wielkim oddaniem, a potem mnie zmęczyli. A teraz pracuję z kobietami głównie, chyba że z parami. Mówię o tym doświadczeniu po to, żeby spróbować wyciągnąć od Pani jakąś definicję współczesnej Polki, współczesnej mnie, Pani, nas.
Współczesne polskie kobiety są bardzo odpowiedzialne, bardzo pracowite, bardzo inteligentne, sprawcze w sprawach zawodowych i społecznych, no może mniej społecznych, ponieważ jeszcze ciągle się nie czują odpowiedzialne do końca za to, co się tutaj dzieje, więc nie zawsze dają głos, tak w sensie polityczno-społecznym. Natomiast są bardzo, powiedziałam, to jest ogromna zmiana przecież od tam powojennych czasów, że są we wszystkich zawodach, że są bardzo umiejętne. Uczą się szybko i naprawdę rzetelnie. I to jest taka ich moc wielka. No i są bardzo skoncentrowane na tym, żeby ze wszystkim sobie poradzić. Nawet za bardzo ze wszystkim, prawda? No to ten nieśmiertelny temat i dom, i dzieci, i chłop, i ja, i mój wygląd, i jeszcze dobra praca, prawda? No to tutaj są, można kiedyś, nie wiem, czy pani pamięta jako młoda dziewczyna pojęcie stachanowca. To no tak, tak, to byli faceci, którzy wyrabiali 800 normy, tak, 800%. No i one tak właściwie pracują. Natomiast w środku kobiety współczesne są ciągle dzidzie, ja to tak mówię, ponieważ ciągle marzą jednak o tym, że przyjdzie ten chłop i tak uwolni i wyklaruje się jej sens życia, że ona będzie wiedziała po co i dla kogo, że będzie miała nagrodę, że on ją, prawda, zrozumie, no, wyczuje ją, będzie wiedział, co jej jest potrzebne, no i nareszcie przede wszystkim ją doceni i naprawdę zobaczy, jak ona jest wyjątkowa. Ponieważ to jest szalenie kobietom potrzebne, bo im tego okropnie brakuje. My jesteśmy jednak ciągle wychowywane w porównaniu z chłopcami, no, z dużo mniejszym, powiedziałabym, szacunkiem, nie mówiąc o zachwycie. Naprawdę mamy za mało zachwytu dla siebie, mamy za mało takiej radości, że istniejemy, że przyszłaś na świat, że jesteś cudem naszej rodziny, że prawda, a nie tylko takie pod tytułem, no bierz się do roboty, prawda, bo musisz, bo sobie, teraz rodzice mówią mądrze, że masz sobie poradzić, więc tak, masz mieć mieszkanie, masz mieć zawód, masz mieć pieniądze, kiedyś głównie miałaś mieć męża, prawda, no teraz już wiedzą, że baba sobie poradzi, jak ma gdzie mieszkać i za co żyć, ale oczywiście nadal życzą, prawda, kiedy przyjdziesz z narzeczonym na święta, kiedy będziecie mieli dzieci, a kiedy i tak dalej, tak. Panie Boże. A mało tego, przecież to hasło ułożyła sobie życie, takie hasło, które słyszymy, Jezu, ja je słyszę po prostu, ono w mojej głowie żyje, ono jest odkąd żywym... pamiętam. A co to znaczy ułożyła sobie ma życie chłopa, w Polsce? Ma chłopa. No więc właśnie. Tak, moja mamusia, kiedyś opowiadam to ze zgrozą i wstydem za moją mamusię, mówi tak, po przyjęciu jakimś, mówi, zobacz, ta Iwonka taka ładna, taka zgrabna, świetnie ubrana, dobrze zarabia, ładne ma mieszkanie, samochód, wyjeżdża za granicę, a życia sobie nie ułożyła. Ja mówię, mama, powtórz to, co mówiłaś i zastanów się nad tym. Może ma kochanków, kochana, może nie chce pokazywać, ilu ma kochanków, bo to jej prywatna sprawa, a może nie chce się z nikim związywać. O, w ogóle przychodzi wam to, kurde, do głowy, że ktoś po prostu mówi tak, jak będzie fajny facet, proszę bardzo. Ale nie chce tylko po to, żeby mieć faceta, nie? Tak. Proste, no właśnie, jak cep. Ale my to nadal słyszymy. Ja rozumiem, że pani Kasia słyszała to wiele lat temu od swojej mamy. Ale przecież dziewczyny, które znam, ja wciąż w mojej bańce słyszę to sformułowanie i ono zawsze odnosi się do tego, że jeśli ułożyła sobie życie, to tylko dlatego, że ma faceta i dzieci. Dokładnie. No, raczej to musi iść w parze, tak. To nie jest tak. A no nie, że tak. Ułożyła sobie życie, bo wyjechała do świetnej pracy, bo założyła swój biznes, bo już jest, niezależna, przedsiębiorcza. Bo już jest kierowniczką, bo ma firmę, bo kocha to, co robi, bo maluje obrazy, które się sprzedają, prawda, dobrze. To nie, to jest, no tak, no fajnie. To wtedy fajnie, słyszy się najczęściej fajnie, ale to nazywa się, o, udało jej się, opowiodło jej się, ale przecież hasło ułożyła sobie życie jest mocniejsze. Oczywiście, nie, no po prostu. Jak długo jeszcze? Ja marzę będzie... o tym, bo mi się scyzoryk w kieszeni otwiera, jak to słyszę. Ale kochana, niech pani zobaczy, że się zmieniło, już się nie mówi stara panna i stary kawaler. No, a jeszcze nie tak dawno się mówiło. Więc może to cholerne, przeklęcze zdanko też nam gdzieś wymrze, no i wypadnie, no. Więc tego też może nie powtarzajmy właśnie. Bo myślę też o tym, że jeśli stawiamy na to, co pani wymieniła na początku, czyli te wszystkie umiejętności związane z edukacją, z właśnie zrozumieniem świata, rynku, no i też z wyglądem.
No, to chyba też mamy jako tako ogarnięte. Tak, Polki chociaż są bardzo wspaniałe. Chwalone, bardzo piękne kobiety, zadbane. No nadal tak, okay, no. Tak, tyle tylko, ale mamy, że bardzo często robią to dlatego, że trzeba to robić. Mają oczywiście satysfakcję z komplementów, ale ja tak mówiłam, kochana, jak smarujesz swoje ciałko, to ty czujesz, że to ty głaszczesz swoją cudowną skórę? Czy to robisz dlatego, że trzeba mieć gładką skórę? To jest wielka różnica. Czy pieścisz siebie, czy dotykasz najdroższej dla ciebie osoby, najważniejszej, najukochańszej? A gdzie tam ja najukochańsza? A gdzie tam? To nie wolno, nie wypada, to jest B. Ciągle. Chociaż robię co mogę, przerabiam dużo dziewczyn. Czemu? No bo przecież mamusia nigdy nie pokazuje tego wzoru. Może młode, nowe matki, tak. Mam w ogóle w tym wielką nadzieję, w tych nowych, naprawdę tych nowych pokoleniach, bo już znam cudowne 20-parolatki. Natomiast jeszcze te mamy, co to mają teraz po 40, to one jeszcze są z tego chowu, że sobą się nie można... Co tak się gapisz w to lustro? Do filmu cię nie wezmą. No i ta dziewczyna mówi, no tak, ja muszę przecież być ładna, zadbana, nie mogę się pokazać z rozwianymi włosami, które są nieułożone tak jak trzeba, nie mogę pójść z odpryśniętym lakierem, bo wszyscy to zobaczą, bo będą mnie oceniać. Ale to, że ona się chce po prostu luźno, fajnie, wesoło czuć i być sobą, nie? To się powoli dopiero chyba zaczyna tworzyć, naprawdę. Mam taką nadzieję oczywiście. A co nas blokuje w tym pójściu za sobą? Nieszczęśliwe matki, kochanie przede wszystkim. My ciągle nie doceniamy roli, jaką spełnia ileś pierwszych lat wychowania i to, że w domach mamy wzory, wszystkie prawie mówimy tak, u mnie w domu będzie inaczej. Niech pani popyta na znajomych. Ja znam oczywiście parę dobrych związków i to takich już starych też, długoletnich, ale tylko parę. I jak zapyta pani kogokolwiek, to wszyscy znają tylko parę takich związków. A znamy przecież dużo ludzi, prawda? I rozglądamy się wokół. W sensie, wokół. Że znamy kilka związków dobrych, szczęśliwych tak, oraz tak, bardzo tak, dużo, tak, bardzo średnich i niedobrych. Bardzo niedobrych też, tak. Wciąż te tak. statystyki są takie, tu no, zgoda. Niestety. No ale, no dobrze, ale jeśli matka, ale na litość boską, co z ojcem? Zrobiłam teraz rozmowę z Dorotą Wellman, w której ona zwróciła uwagę na moją opowieść o zetknięciu z przeciętnym polskim obywatelem na polskiej ulicy, jak mnie potraktował i ja o czymś rozmawiamy o tym dalej i ona mówi, zobacz, gdzie jest jego, jak go mamusia wychowała? A reakcje gdzie jest jego tatuś, osób oglądających tak. film były takie, no dobrze, pani Doroto, pewnie jest z tym trochę racji, ale gdzie był tato? Tak, taty nie ma, ojciec? Kochana. Nie ma. Zamierzam nie ma? Napisać książkę Nieobecność Ojców. Proszę mi nie podebrać tytułu. Ponieważ tak naprawdę, tak, ani faceci, chłopaki nie dostają tego, co trzeba do ojców, ani córki. Mamusie w domach tkwią przeważnie. Natomiast tatusiowie tak, albo wyjeżdżają w delegacje, albo chodzą na zebrania, albo mają bardzo ważne spotkania, żeby coś załatwić, albo siedzą w piwnicy i coś tam sobie majstrują, albo myją swój samochód, albo oglądają fakty, koniecznie wszystkie wiadomości, albo czytają gazety, albo idą spać, albo chleją. Przepraszam, na koniec dodaję to, co niestety robi duża ilość tatusiów. Więc oczywiście przepraszam wszystkich fajnych facetów, których trochę jest i takich, którzy są i ciepli, i świadomi i w dodatku jeszcze doceniają kobiety, bo jest trochę takich mężczyzn. Natomiast no niestety jest ich mniej. Więc nie jest ani tak bardzo łatwo z czego wybrać, chociaż no też mam nadzieję, że w młodzi się już troszkę postawią i będą bardziej stawiać na takie wartości międzyludzkie, a nie macho. No i co my mamy zrobić, jak mamy mamę, która na tatusia narzeka? Przecież ten tatuś też byłby trochę inny, gdyby ta mama tak na niego nie narzekała. Też by nie wychodził tak z domu. Mój stary siedział nocami na brydżach. A to w jaki sposób traktowała go mama, no to po prostu urągało wszystkiemu. Oczywiście to nie było chamskie ani ordynarne, to było po prostu nieprzyjemne. No i ja bardzo z tatusiem byłam blisko, z mamusią nie, niestety. I ja sobie oczywiście też myślałam, ja nigdy dla mojego chłopa taka nie będę. Po czym oczywiście parę razy nieźle, albo kilkadziesiąt razy złapałam się na tym, że różne fochy wyprawiam. Musiałam się mocno postarać, popracować nad sobą.
Mocno, naprawdę. I ciągle się tego uczę. W sumie to się układa w opowieść, którą teraz przeczytałam, jeśli chodzi o statystyki, na pytanie zadane wybranej grupie w badaniach z 2020 roku, wybranej reprezentatywnej grupie Polek, na pytanie, czy jesteś szczęśliwa, 42% pytanych pań nie umiało określić, czy jest szczęśliwa, czy wciąż dąży do jakiegoś ideału. Nie potrafiły powiedzieć, czy tak, czy nie. Były gdzieś po środku. A 79% uważało, że nie jest całkowicie szczęśliwych. Bo było jeszcze pytanie o to, czy doprecyzowanie, czy jesteś absolutnie szczęśliwa. Absolutnie szczęśliwym to się nie da, bo to nie jest stan, który trwa. To nie jest stan, który pojawia się, przemija i wraca, jeżeli ktoś umie być szczęśliwy. Tak naprawdę to dobrym pytaniem byłoby, czy masz w sobie miejsce na szczęście, czy pozwalasz sobie na szczęście, czy umiesz z niego korzystać, czy jesteś go świadoma, czy to jest coś, co wydaje ci się, że ci się należy, bo nam się bardzo mało należy. Bo nam się należy właśnie pamiętanie, że my jesteśmy w tym takim porządku, komu co się należy, to tak z tyłu troszkę, nie? Najpierw no się tak. należy dzieciom, potem się należy mężowi, co też jest fatalnym kierunkiem, bo najpierw się należy partnerowi, potem się należy dzieciom, bo to jest inny układ. Partnerzy są tak, a dzieci są tu. I to po prostu Polki zapominają, bo one wszystkie mateczkują. Przepraszam znowu za wszystkie, generalizacja jest nieuprawniona. Mateczkują, ale ponieważ... matka Polka ma się dobrze. No dokładnie, ponieważ ich matki też mateczkowały. No chłop się, prawda, spił, to trzeba go wymyć, położyć do łóżka, nakarmić i zadzwonić do jego szefa, że on jutro nie przyjdzie, bo jest chory, na litość boską. To syneczek, a nie mąż. Chłopa, który się spił, trzeba zostawić na schodach. Niech wszyscy przez niego przechodzą i niech się obudzi brudny, pokancerowany na tych schodach. Ale co ludzie powiedzą? No ale... Co ludzie powiedzą? Przecież wszyscy i tak widzą. No ale... I tak wiedzą. Ale co oni powiedzą? Swoje brudy w czterech ścianach pracy. Zostawiła go na schodach, no. No. Niewdzięcznica. No w ogóle co to za żona? Na schodach. Co to za żona? Tak. No ludzie, na litość boską, w dodatku cała wiedza o leczeniu alkoholizmu na przykład, który jest naprawdę naszym problemem, polega na tym, że się alkoholika zostawia z jego konsekwencjami, jego picia jemu samemu. No i co z tego, że jest wiedza? Kto jej słucha? Tylko osoby mądre, otwarte, które poszły na rzeczywiście na szkolenie, na leczenie, na nauczenie się tego, co się tam w ogóle w człowieku dzieje, nie? No ale zostańmy przy tym modelu tej kobiety, która, tej żony, tej matki, która uprzątnie cały świat, żeby było czysto, żeby nawet jej to nie drażniło, żeby nikt o tym nie wiedział, żeby zadbać o rodzinę, bo przecież rodzina w Polsce jest najważniejsza, rodzina jest święta. Wszyscy są ukierunkowani na dobro rodziny. Przynajmniej tak wychodzi ze statystyk, a co tam się w środku dzieje, właśnie, to guzik, prawda? Bo najwięcej morderstw, wypadków, przemocy, złodziejstwa, donoszenia jest w rodzinach. Absolutnie. No w ogóle statystyka nie kłamie akurat w tej sprawie. No poza tym w ogóle byśmy troszkę posłuchali takich rzeczy jak wyniki badań, prawda? Spróbujmy złapać ten moment tych decyzji, czy też tego działania z automatu nas kobiet, żeby wyczesać ten świat z tego, co ludzie powiedzą, żeby broń Boże niczego nie powiedzieli, żeby nas nie ocenili, żebyśmy się poczuły usprawiedliwione, że zrobiłyśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby było dobrze. I zastanówmy się, gdzie jest ten moment, kiedy trzeba powiedzieć nie i zostawić tego gościa na schodach. To znaczy, co trzeba przepracować, albo co zobaczyć, albo co usłyszeć, co sobie samej powiedzieć, żeby się zdobyć na tę odwagę. Mam to gdzieś. Niech sobie radzą. Teraz ja. Przede wszystkim tak, no bardzo mądre słowa, tylko niektóre powiedzą tak łatwo powiedzieć, prawda? No o to chodzi. Pani Magdo, zacznijmy od tego, że tak, jeżeli córka, bo zostajemy przy kobietach na razie, prawda? Córce bardzo nieprawdopodobnie zależy na tym, jak ją jej matka traktuje, jak ją uznaje, jak ją
właśnie, czy ją kocha, czy ją przytula, czy ją szanuje, czy ją rozumie, czy w ogóle się z nią dzieli jakąś taką prawdą o życiu sobie samej. Dzieci to świetnie wiedzą, kiedy mama jest prawdziwa, a kiedy nie jest prawdziwa, kiedy udaje, kiedy... I teraz tak, jeżeli od matki nie dostają tego, co im potrzeba i słyszą od matki, co ludzie powiedzą i mają jasność taką, że dla matki ważniejsze jest, co ludzie powiedzą o tej córce, niż co ona sama powie o tej córce, bo to jest jej ukochane dziecko. Oczywiście, że są matki, które bronią dzieci, które pójdą się do szkoły i nie zgadzają. Nie mówię o kłóceniu, że się nie zgodzą na to, żeby ich dziecko było źle traktowane. Albo tłumaczą, prawda, cioci głupiej albo sąsiadce, że moja córka ma prawo zrobić sobie włosy na różowo, bo jej się tak podobało, prawda? I nikomu żadnej krzywdy tym nie robi. No ale jeżeli od matki ona tego nie dostanie, a słyszy, co ludzie powiedzą, no to teraz wie tak, to się robi, to niech Państwo zobaczy, takie podwójne wiązanie, że nie tylko już ona czeka na to, co powie matka, tylko jeszcze czeka, co powiedzą ludzie, żeby matka była jednak z niej zadowolona, prawda? I to jej się wbija jako coś, co jest poza, prawdę mówiąc, rozumem, ponieważ emocje nam się wymykają z rozumu. Rozum, żeby współdziałał z emocjami, potrzeba dużej pracy. I to jest w części odpowiedź na Pani pytanie. Musimy myśleć, wyciągać wnioski i musimy zobaczyć na przykład coś takiego, że wszystkich nie zadowolę, że nie będę umiała być taka, jak sobie ode mnie życzą, ponieważ niektóre rzeczy mogę w sobie zdusić, ale nie wszystko, prawda? Jeżeli sobie zduszę w sobie wszystko, no są takie osoby, które chodzą i przepraszają, że żyją. Znacznie częściej, chociaż faceci też się zdarzają tacy, ale jakoś łatwiej kobiety popadają w ten stan. No to ona już, jakby to powiedzieć, wymaga naprawdę bardzo głębokiej i długofalowej terapii. Natomiast jeżeli dziewczyna jest przy okazji inteligentna, czyta, zobaczyła kawałek świata, zobaczyła inne rodziny, zobaczyła, na przykład podstawową rzeczą jest taką, czy w tej rodzinie wpuszcza się jakichś innych ludzi, czy dziecko się gdzieś wysyła, czy dziecko chodzi do znajomych, czy ktoś do niej przychodzi do domu. Mnóstwo kobiet pamięta te rozkoszne chwile, jak się spało u przyjaciółki, a niektóre w ogóle nigdy tego nie przeżyły. Nigdy nie zobaczyły innych domów od środka. Jak się widzi świat trochę inny, no to jak się ma trochę myślunków w głowie, to się, ojej, w tamtej rodzinie tata z mamą się nie kłócą. A może on ją nawet poklepał po pupie, przytulił i powiedział: ale mam fajną żonę, na przykład przy kimś, i się nie wstydził, prawda? I wtedy ona sobie może pomyśleć tak, dlaczego u mnie się to nie dzieje? Moi rodzice, czemu to tak jest? Przecież oni by też mogli, nie? Ale nie robią tego. Ale mnie się to podoba. I teraz naprawdę rzecz jest w tym, słuchajcie, ludzie często mówią psychoterapeutom, wy to zawsze zwalacie na rodziców. Nie na rodziców, na kulturę, na środowisko, na przekonania, które w tym miejscu, gdzie się żyje, są wszechogarniające. Jeżeli się czyta książki różne, ogląda filmy różne, chodzi w różne miejsca, jeżeli rodzice pozwalają coś zwiedzić, coś sami pokażą, to jest fajna rodzina, w której dziecko wybiera. Jeżeli jeszcze powiedzą, no to sobie, kochanie, wybierz, sprawdź sobie. Natomiast tam, gdzie jest przepis odtąd dotąd, to najczęściej ktoś się albo musi bardzo zbuntować, a nie każdego na to stać, naprawdę, ponieważ mamy różne wyposażenie, w sensie siły układu nerwowego na przykład. Są bardzo subtelne dzieci, bardzo delikatne. I teraz, jeżeli mamy w głowie jakiś chociaż kawałek prawa do tego, żeby coś wybierać, to najważniejszym punktem, o który Pani pyta, jest taki, żeby powiedzieć tak: kocham moich rodziców, dziękuję im za życie, a idę swoją drogą. Natomiast jeżeli mamy w sobie coś takiego, że dopóki moja mama lub ta ojciec nie powiedzą, że są ze mnie dumni, albo że chociaż są, chociaż trochę zadowoleni, to ja nie spocznę i będę zasuwać, udowadniać sobie im i nie doczekam się, bo przeważnie tacy rodzice nigdy nie powiedzą. I wtedy no też jest potrzebna terapia, tylko taka dziewczyna musi sobie powiedzieć: ja zasługuję na to, żeby mi ktoś pomógł. Ja mogę poprosić o pomoc.
Dobrze, ale przecież można, duży cudzysłów tutaj, bo łatwiej powiedzieć niż zrobić, można sobie pomóc samej. I teraz przychodzi mi do głowy to, co nas za chwilę czeka, czyli za chwilę będą dla jednych święta, dla innych wolne dni. I spotkamy się w tych warunkach, w których przyszło nam teraz żyć na świecie lub nie, ale jednak spotkamy się z najbliższymi i znowu przyjdzie części z nas odpowiadać na pytania, a kiedy chłopak, a kiedy ślub, a kiedy dziecko, a kiedy sobie ułożysz życie? A kiedy będziesz miał przyzwoitą pracę? Co to jest za granie jakiejś na perkusji z jakimś zespołem? Wyobraźmy sobie teraz tę sytuację. No. To jestem ja. No. I mam na imię Małgosia. Przychodzę do domu, przyjeżdżam, bo pracuję w innym mieście, przyjeżdżam w odwiedziny. Na całe szczęście pracuję w innym mieście, no. No to też już jest jakiś wybór. I znowu słyszę te pytania. Gdzie jest we mnie przestrzeń, żeby powiedzieć, tak jak pani mówi, uznając fakt, że rodzina pytając w ten sposób, zakładajmy, troszczy się, a my chcemy pozostać przy swoim. Co ja mam powiedzieć? Kochani, po pierwsze przyjechałam po to, żeby się z wami zobaczyć, a nie żeby słyszeć coś, po czym jest mi przykro, że nie myślicie o mnie. Nie zgadzam się, żebyście mnie pytali o takie rzeczy. Życzcie mi szczęścia. Moje szczęście będzie takie, jak ja będę sobie życzyła. Jeżeli się tak ułoży, że wam się to też będzie podobało, to możecie mnie wtedy pochwalić. Jeżeli teraz nie umiecie, to przynajmniej życzcie mi szczęścia. Ponieważ to jest najważniejsze, żeby dziewczyna poczuła, że to nie jest o niej, tylko że to oni pokazują, kim są. Po pierwsze, po tylu latach, jeszcze żeście się nie zorientowali, że sprawiacie mi przykrość, może chcecie mi sprawić przykrość, no to się wam udało. Są różne możliwości odpowiedzi. Oczywiście trzeba ją przygotować wcześniej, ponieważ nikt nas tak nie wytrąca z równowagi jak ukochana mamusia i tatuś. Ja w ogóle powtarzam bardzo często, że ludzie mają tylko dwa problemy, tatę i mamę. Oczywiście oni są tubą kultury, rozumie pani? To nie jest to, że oni specjalnie wymyślili, że będą niedobrzy dla swojego dziecka. Oni dostali dokładnie to samo, więc przekazują. Ponieważ my się zastanawiamy, prawda, nad tym, jak ugotować zupę, zastanawiamy się nad tym, że trzeba wyczyścić mieszkanie, faceci się czasem zastanawiają nad tym, że warto sobie przeprać koszulę, natomiast się nie zastanawiamy, jak komunikować się między nami a dziećmi, bo przecież dzieci są od tego, żeby być i spełniać nasze oczekiwania. No. To jest po prostu groza, no. To płynie od góry. To płynie od decydentów, to płynie zewsząd. Nie, to w ogóle to jest poza sporem. Wiemy, że rozmawiamy o kulturze patriarchatu, która ma swoich strażników i strażniczki i że tutaj nie ma zmiłuj, bo nadal żyjemy jakby w tym jednym akwarium. No, pływamy tam, tak? Cały czas to jest jedno środowisko. Staramy się sobie zrobić takie podakwaria, prawda? I na szczęście to się udaje, no ale ja jak pracuję z ludźmi tak zwanymi z Polski, zresztą z najfajniejszymi, bo z tymi, którzy chcą coś ze sobą zrobić, tak, no to ja widzę, tak, to ja widzę, ile one mają tam w głowie bidne, no właśnie, co ludzie powiedzą. No niektóre z nich już są od tego uwolnione, na szczęście, i powtarzają innym, że nie warto się tym przejmować. Ale te nówki tak zwane, które ciągle przyjeżdżają, one to muszą przerobić, no. To może tutaj zahaczamy o tę słynną, przerobioną już, przemaglowaną na wszystkie możliwe sposoby asertywność. Co to jest właściwie? Jak powinna wyglądać asertywność w relacjach z rodziną na świątecznych spotkaniach? No więc asertywność zakłada taki długie kontinuum, na początku którego jest wzajemny szacunek, prawda? Że ja odpowiadam drugim, tym, którzy jakoś tam się mnie czepiają, elegancko, prawda? Żeby uszanować także ich godność i ich wartości. Natomiast jeżeli oni tego nie przyjmują, to mamy prawo eskalować tę asertywność, ponieważ jeżeli ktoś jest wobec nas prymitywny, chamski, zadaje nam ból, zadaje nam rany i nie życzy sobie tego widzieć, to ja odpowiadam, to ty też wy,
wymyśl bardzo sprytnie i bardzo mocno coś takiego, po czym ciocia przestanie się ciebie czepiać, albo mamusi pójdzie w pięty, to ona się obrazi. Ja mówię, to będziesz miała na jakiś czas spokój. Jeżeli nie chcesz mieć tego spokoju, bo jesteś przywiązana głęboko do tego, że cię bez przerwy ranią, ponieważ to niestety jest tak, że ludzie się do tego przywiązują. I przecież dlaczego dziewczyny nie chcą porządnych facetów? Bo oni nie ranią. Bo jest nudno. To jest najgorsza rzecz, jaką w ogóle mamy do czynienia w terapii, ponieważ tak, dziewczyna mówi tak, ja bym chciała, żeby on mnie kochał. A potem mówi, no tak, ale on zawsze jest taki sam. Powiedział, że zrobi i zrobił, a poza tym w ogóle jest taki jakiś nieciekawy. No przecież to groza, no. Jak to się w ogóle ma zmienić, jak potem fajni faceci mówią, przecież te dziewczyny nie wiedzą, czego chcą. Ja byłem porządny, to potem mi mówią, że ja się nadaję na kolega, nie na męża, albo nie na kochanka. No to jest prawda, no to jest taka prawda, że jak się w domu ma targanse i przeżycia z góry na dół i się słyszy, schowaj te nogi do baletu, nie wstąpisz i w ogóle co się tak gapisz w to lustro, do filmu cię nie przyjmą i w ogóle zobacz, jak ty wyglądasz i w ogóle jak będziesz się złościła, to cię nikt nie pokocha. No to potem jak jest chłop, który jej mówi, ty jesteś fajna i po prostu jesteś fajna, no co ja ci będę ciągle to mówił, nie? Przecież ja ci z tobą jestem, ja ciebie lubię, ja z tobą wychodzę, ja ci przyniosę, ja ci zrobię. No, czy to nie groza? Za mało. Za mało? Nie, to nie to. Tak, nie, za to mało to. Przeżyć. A jakie są przeżycia? Przeżycia są takie, że mnie trzęsie, że mnie zalewa rozpacz, że mnie wściekłość zalewa, że mnie smutek zalewa, że ja w siebie nie wierzę, a on mnie chce taką niefajną? To jest straszne zdanie, które za Groucho Marxem powiedział Woody Allen. Nie chcę należeć do klubu, który mnie przyjmie na członka. Fajne, nie? No, tak, no, dwuznaczne co najmniej. Bo to pick-up jest. Mnie wzięli? Co ten facet nie widzi? Kogo on bierze? Te cudowne dziewczyny tam z boku? O, no to jak taką weźmie, to w porządku. Ale ja o nim marzę, prawda? Oj, tu jest, mamy miejsce na marzenie. Ja o nim marzę, żeby taki, ale jak on się do mnie uśmiechnie i powie parę dobrych słów, to się natychmiast zakocham, ale potem nie będę wierzyła, że on ze mną zostanie. Ale może to jest na przykład ten czas, w którym jesteśmy teraz, dobrym pretekstem do tego, żeby sobie na przykład tę asertywność albo wiarę w siebie potrenować. No i teraz dochodzimy do dnia, który nazywany jest przez niektórych Wigilią, przez innych dniem przed świętami. Trzeba przygotować, jak to dziewczyny mówią, chatę, szamkę, tych kilka dni trzeba to wszystko ogarnąć. I teraz tak, ja z dzieciństwa pamiętam, nerwy. Na szczęście w pewnym momencie były piękne już amerykańskie filmy rano, w ten cudowny świąteczny dzień. I rodzice, schodziliśmy rodzicom z drogi, co było oczywiste. I tacy wszyscy w sumie jakoś wymęczeni, lądowaliśmy przy tym wspólnym stole i tam już nie było wiele energii, chociaż ja pamiętam cudowne dni, ale tak naprawdę gdzieś tam na końcu to była jakaś cholerna nerwówka. Jak my teraz, mając ten background, bo wyrosliśmy w takich domach, wjeżdżamy do swoich, jak mam się położyć w tym dniu na kanapie i powiedzieć, słuchajcie, no, sorry batory, ja będą to robiłam. Chipsy. Ja to robiłam. Przyjeżdżałam do mojej mamy do Łodzi, kładłam się, bo mówiłam, jestem zmęczona, kładłam się na tapczan, spałam, a mama nade mną, bo była złośliwa małpa, wyciągała taką wielką szufladę z kupą tych sztućców i tak nimi trzęsła, że niby je wyjmuje, żeby mnie obudzić, a ja nic, spałam dalej. Aha. Kochana, po prostu trzeba się zaprzeć, nie ma innego wyjścia. Trzeba się ze sobą umówić, bądź się z przyjaciółkami umówić, bądź z kumplami, którzy nam dobrze życzą. Może chłopak nam dobrze życzyć, prawda? Bo może też być niegłupi. Umówić ze sobą, że zaczynam dbać o siebie. Dbać o siebie niestety bardzo często oznacza komuś się narazić. Komuś, kto o siebie nie dba. To jest wielki problem, że nasza mama czy nasz tatuś najczęściej przychodzi na gotowe. Chociaż są tatusie. No, mój ubierał ze mną choinkę, co uwielbiałam, bo się nie czepiał w ogóle. Natomiast no nie gotował, nie, no nieważne, niektórzy gotują, pieką nawet. Ale
przeważnie przychodzą na gotowe. I wtedy te dziewczyny, ja się też pytam zawsze kobiet, czy jak masz brata, to brat coś robi? No bardzo rzadko, bardzo. Najczęściej się śmieją, że to skądże. Tylko dziewczyny coś robią, prawda? Dziewczyny się muszą nauczyć umieć te rzeczy robić, a chłopcy nie. No i teraz jest taka sytuacja, że wszyscy są wymęczeni i siadają na tych krzesłach czy tych fotelach i mają sobie powiedzieć życzenia. Ma być miło. I znowu jest szansa, nie? Żeby powiedzieć, kochana córeczko, niech ci się układa. No to do tego momentu powiedzą, niech ci się układa, ale zaraz ci powiedzą, jak ci się ma ułożyć. Prawda? Bo to dla nich ma być. Bo to ona, ja bym już tak chciała być o ciebie spokojna. Co to kurde znaczy, że jak mnie przekażesz w ramiona jakiegoś faceta, który może się nie sprawdzi, to będziesz spokojna, a jak ja jestem, przecież właśnie córce ich synowi trzeba powiedzieć, kochani, wierzymy w was, prawda? Jesteście fajni, bo jesteście naszymi dziećmi. Kochana, niech pani popatrzy, to jest ciągle ten sam problem. Jeżeli siebie nie kochamy, to nie wierzymy, że nasze dziecko z naszej krwi sobie będzie dobrze radziło, ponieważ mamy takie podskórne poczucie, nieświadome, że my nie najlepiej sobie radzimy. To ono ma raptem sobie radzić? To jest właśnie nieszczęście tej epidemii, która schodzi z góry na dół. Ciągle kolejne pokolenia są zarażane. Przecież dzieci się rodzą takie, o takie. Na zdjęcia trzeba popatrzeć, malutkich dzieci i później. W pewnym momencie dziecko na zdjęciach przestaje się śmiać. Chyba, że jest to szczęśliwa rodzina, co daj Boże wszystkim. Ja pracuję na przykład ze zdjęciami w grupach czasem i przywożą dziewczyny swoje zdjęcia. Zresztą też mam w pamięci zdjęcie mojego chłopa własnego, który jak miał 2 lata, to mu iskry z oczu letały, a później to już było tak. No i popatrzcie na swoje zdjęcia i na cudze zdjęcia. Bardzo to jest fajne, ta opcja pracy ze zdjęciami. Samej mi przyszło to do głowy. Zrobiłam sobie w głowie taki skan swoich zdjęć z dzieciństwa, muszę do nich wrócić. A w ogóle taka podróż też sentymentalna i w czasie do rodzinnego domu, żeby faktycznie na przykład te zdjęcia wyciągnąć i pogadać. To może być też super pretekst do tego, nie? Żeby powiedzieć, hej, mamo, tato, tu jest tak, a było tak, a chcę wam powiedzieć, co czułam wtedy. Kurczę, to może być super uwalniające, taki dobry patent na spędzanie wspólnego czasu, a nie gapienie się w telewizor. Kochani, w ogóle powiem wam taką rzecz bardzo ważną, którą za późno zrozumiałam, bo mój tata zawsze się mi odszedł, umarł bardzo, bardzo, 50 miał parę lat. I nie dopytałam go o różne rzeczy, te co teraz mnie od dawna interesują. Póki macie babcie, dziadków, póki macie starszych tam gdzieś krewnych, rodzice żyją, wypytujcie o wszystko. Oni, jeżeli będziecie to pytać serdecznie, oni będą chętnie o tym mówić, a jak było, jak byłaś młoda, a co cię cieszyło, a co cię martwiło, a jak się poznaliście, a gdzieście się bawili, a czego coś marzyła i nie dostałaś. No, zaczną się czuć ważni, prawda? Bo to jest szalenie istotne, żeby słuchać. U nas się teraz mało kogo słucha w ogóle. A słuchanie jest to dar. To jest wielki dar dla człowieka, że on jest ważny, że chcemy jego historię posłuchać. I teraz macie wtedy naprawdę z głowy spotkania. Zdjęcia tutaj bardzo służą. Mama, jaka ty ładna, prawda, tutaj. A zobacz, ciągle taka ładna jesteś. A jakie miałaś kiecki, nie? A tu jakiś facet fajny, kocie tata. Zobacz, przecież ty żeś zdobył tą mamę, nie? Trochę takiego, wiecie, fajnego sprytu, takiego, żebyśmy, jak mama coś powie, znowu, a co ty tam będziesz mi wypominać? Ja ci nic nie wypominam, ja się cieszę, że ty miałaś takie fajne życie, nie? Że tyle rzeczy... Ja cię podziwiam. Tak, że żeś mnie tyle nauczyła. Na przykład jasne jest w psychoterapii, że my się musimy z rodzicami rozliczyć, ale my się rozliczamy nie z żywymi rodzicami, tylko z przywołanymi wewnętrznymi rodzicami, bo myśmy ich wpuścili w siebie i oni nam tam w głowie gadają. A znowu nie zrobiłaś, a nie taka jesteś, a nie to ci wyszło, co miało ci wyjść. Więc z tymi rodzicami się mamy rozliczyć, którzy nas w środku krytykują i męczą. Mamy sobie przerobić wewnętrznego rodzica na kogoś, kto nas rozumie, szanuje, motywuje i kocha. I jeszcze do tego często chwali, bo chwalenie jest bardzo potrzebne, ale tylko za prawdziwe rzeczy.
Nie wolno przechwalać za coś, co nie jest, co nie daje podstawy prawdziwej. No i teraz tak, jak siebie, to jest odpowiedź na to, jak ze sobą pracować, prawda? Przepraszać się za każdym razem, jak sobie zdam sprawę, że sobie dopuszczam. Muszę użyć tego słowa, bo ono jest strasznie ważne. Krytykuję siebie, walę siebie w łeb. Mam się na tym, mam to skonfrontować i się za to przepraszać, a później powiedzieć sobie parę dobrych rzeczy, parę, nie jedną. Ponieważ nasz umysł musi się przerobić na pracę pozytywną, na widzenie dobrych rzeczy. Warto też zobaczyć dobre rzeczy w rodzicach, bo są tylko wtedy, kiedy już nas tak strasznie nie dusi to, że mamy do nich żal i pretensje, prawda? Bo jak mamy żal i pretensje, to nie powiemy, mama, jesteś taka fajna przecież. Już siądź na pupce, już razem ulepimy tam te pierożki. To jest miłe, jak się w przyjemnej atmosferze. Ludzie uwielbiają przygotowania do świąt, prawda? Jeżeli się to robi razem i jeszcze właśnie nie tak na zasadzie o Jezus, nie zdążymy, o Boże, nie zdążymy. Na co nie zdążymy? To zrobimy chwilę później, nie? Albo zrobimy mniej. Przecież nie musimy zrobić 100 pierogów, to zróbmy 30. Albo mniej, no nie musimy. My nadal jesteśmy, Pani Kasiu, takie grzeczne dziewczynki, co się zaharują Jezu, przed tymi jesteśmy. Świętami. Jesteśmy. Jesteśmy. Boże, po co? Ja mówię w imieniu, ja nie jestem. Ja do dawna nie jestem. Moje najlepsze święta poprosiłam mojego ukochanego, żeby poszedł do swojej mamy i zostawił mnie na 3 dni. Zrobił, zrozumiał. Dwa razy pod rząd, 2 lata. To były najlepsze święta. Robiłam, co chciałam. Nawet się nie ubrałam. Leżałam, czytałam, jadłam, co chciałam. Już widzę te wielkie oczy, które teraz na nas patrzą. To znaczy na panią. Najlepsze święta. Pogoniła chłopa do matki. Pogoniłam. Podziękowałam mu bardzo. W piżamie. Tak, tak. Nie, w takiej długiej kietce wygodnej, bo ja piżam nie używam. I to było boskie po prostu. Ja w ogóle lubię, on też na szczęście. No właśnie to jest to, żebyśmy dawali sobie wolność. Są bardzo mało badań jest nad szczęśliwymi rodzinami. I taka fascynująca jest odpowiedź, dlaczego oni są szczęśliwi. Bo oni siebie nie trzymają tak. A u nas jest tak, chodź tu, nie, chodź tu. Ale ja ci coś zrobiłam, to ty mi też zrób. Nie, bo ty mniej. Nie, to ty mniej. A mamy być tak. Ktoś se pójdzie i wróci. Czasami jesteśmy tak, czasami jesteśmy tak, ale jak zaczyna być tak, to jest niewola, bo się nie można ruszyć. A ja mogę mieć sprawę gdzieś tam, prawda? Ważną, ale przecież ja tu wrócę, tu jest mój dom, tu jesteś ty. Ale najważniejsze być tak i patrzeć w tą samą stronę. I iść w tą samą stronę, a czasami być gdzie indziej, bo się wtedy stęsknimy. Tak, pani powiedziała, pani Kasiu, że trzeba, i tutaj użyję też tego słowa, się odpieprzyć od innych i od siebie. Od siebie może być nawet trudniej, ale warto, warto. Od siebie najtrudniej, od siebie najbardziej warto, tak. Bo wtedy już się innych nie czepiamy. To jest ta tajemnica. No i teraz tym domem przed tymi wolnymi świętami. Albo trzeba poodkurzać, albo choinkę musisz już kupić. Czemu kupiłeś krzywą choinkę? Dlaczego odnieś ją teraz? Nie miała być w doniczce, miała być w... i tak. I ciągle jest coś nie tak. A jakby tak na odwrót. O Jezu, jaka piękna. Nigdy w życiu nie mieliśmy tak krzywej, fatalnej choinki, ale spróbujmy ją uratować. No, może a poza tym jak ona pachnie, prawda? Albo nie. A jak nie pachnie? A jak nie pachnie, to możemy sobie spryskać. To sobie możemy powiedzieć, ale ty pachniesz, kochanie. I pachniesz mi tak już tyle lat. I pachnij mi dalej, prawda? No. I mi się nie obsypiesz, jak ta choinka za chwilę. Właśnie, a jak będziesz starszy, to będziesz tylko przystojniejszy. A jak ty będziesz starsza, to będziesz taka urocza. Będziesz taka mądra i taka będziesz coraz bardziej doceniała to, co ja się dla ciebie zmieniam, kochanie, prawda? To są takie... Ale czy osobie, która tak nie lubi tej drugiej, no, przejdzie przez gardło tyle dobrego? No nie przejdzie. No nie przejdzie, no. Ale dlatego, że siebie nie lubi. Ale nie ma drogi do polubienia... No właśnie, nie ma drogi do polubienia tylko przez tego siebie. Na zewnątrz. No, przez tak. siebie, no. To wtedy mówią, zarozumialstwo, egoizmu uczą. Tak, egoizmu, właśnie dokładnie egoizmu. Egoizm to jest normalna postawa. Egocentryzm to jest paskudztwo, że nikt się nie liczy, tylko ja. To nieprawda, egoizm jest taki, że ja jestem najważniejsza i ty jesteś najważniejszy. Dla siebie, prawda? Ale na drugim miejscu u mnie jesteś ty, a ja u ciebie na drugim. Zaszczytne drugie miejsce.
No, ale jak tu wejść w taką figurę osoby, która myśli o sobie, po tym jak przez wieki, jak nie tysiąclecia, wmawiano nam, że cierpienie uszlachetnia, że mamy zgiąć karku, że mamy się poświęcić, bo tylko wtedy, jeśli będziemy nieśli swój krzyż, zrozumiemy sens istnienia na tej ziemi. Kochani, no, cierpienie się zdarza, ponieważ życie przynosi bardzo różne rzeczy i cierpienie nam czasem, dzięki niemu potrafimy kogoś innego może trochę zrozumieć, ale to nie jest coś, o czym marzymy i do czego tęsknimy i co nam jest bardzo potrzebne. Ludzie nie chcą cierpieć. Jeżeli już cierpieli przez całe życie, a są tacy naprawdę, słuchajcie. To jest bardzo bolesny fakt, że są tacy, co cierpią całe życie, to oni już by po prostu czasami chętnie umarli, naprawdę. I potem, jak im się zdarzy, dlaczego alkohol jest taki powszechnie, albo narkotyki, prawda? Dlatego, że się przestaje czuć to, że się robi coś takiego z tym układem nerwowym i z tymi synapsami, że one się tak rozjeżdżają. I jest jakiś taki stan, taki przez chwilę, jakbyś Pana Boga za nogi złapał, a potem się to chce powtarzać. No i tak, zamiast się leczyć własnymi mocami, własną taką fantastyczną, jakby wachlarzem możliwości, które mamy, każdy się rodzi z wachlarzem możliwości, każdy. Nawet ci, co mają niskie, że tak powiem, IQ, to mają inne możliwości. Nawet ci, którzy miewają jakiś rodzaj ciężkich, trudnych chorób, też mają inne możliwości, tylko to trzeba docenić i tym się trzeba zająć, a nie labiedzić i przeklinać los. No i oczywiście ci, co są chorzy, powiedzą, łatwo ci powiedzieć, bo masz dwie ręce, dwie nogi, prawda, i uszy i oczy i wszystko. No tak, no mam, dziękuję Bozi za to, że mam. Ale naprawdę dziękuję za to, że mam. Naprawdę się z tego cieszę, naprawdę to doceniam. No i używam jak umiem najlepiej, no. No i co to chodzi? Bo to właściwie to, co pani teraz powiedziała, to jest o pani, o tym, Tak. że pani śpiewa, że będzie być może ta druga płyta, a książka będzie? O tak, a poza tym, o pokażę teraz ostatnią. Kochani, tak, to To już jest... 40? A chyba jakaś tam któraś, ja już przestałam liczyć na szczęście. Znaleźć faceta i nie zwariować, Suzan Giżyńską, żeśmy napisały. Już przestanę pisać o facetach, bo już wystarczy, ale dziewczyny są ciągle ciekawe tych facetów, więc tutaj macie i typy facetów i różne rzeczy. Też jest o takiej właśnie choince, co to chłop przyniósł dużą, a baba się po prostu obraziła, bo jej się tam coś o coś zaczepi. No w ogóle wiecie. Za dużą przyniósł, no po prostu za dużą. I świąt już nie było. Pani Kasiu, na koniec, bo przecież po tych wolnych dniach, po tych świętach wrócimy do siebie, wrócimy do swoich domów, będziemy po paru spotkaniach więcej. Z czym by pani nas na te wolne dni wysłała, żebyśmy wrócili, no przynajmniej na zero, byle nie na minusie? Nie na tarczy, tylko starczą. Kochani, Tak. ze sobą przede wszystkim. Ze sobą, naprawdę. Pytajcie się siebie tak, czy ja chcę zjeść to, co jest? Czy ja chcę powiedzieć to, co oczekują? Bo może troszkę inaczej to sformułuję, żeby być bliżej siebie. Czy ja chcę koniecznie siedzieć tam 3 godziny? Może wystarczy godzina. Czy ja mam na przykład pomysł, żeby powiedzieć miłe życzenia i nie słuchać już nic więcej? Bo naprawdę można się nieźle tak wewnętrznie ustawić, że człowiek się nie przejmuje. A jak wracam do siebie, to mam sobie wynagrodzić, to mam sobie podziękować, to mam się pochwalić. Mam być dla siebie taka, jaka chcę, żeby inni byli dla mnie. Słuchajcie, to jest takie w sumie bardzo proste i bardzo trudne, ponieważ trzeba, żeby nasze wewnętrzne dziecko powiedziało tak, no a teraz już bym tak chciała usłyszeć, że jestem kochana. Kto mi powie? No można poprosić przyjaciółkę, powie. Można poprosić chłopa własnego, jeżeli jest fajny, to powie. I jemu też powiedzieć. Można poprosić, może fajną ciocię powie, może też fajna mama powie, ale jak nie powiedzą, kto jest najważniejszy? Ja. Ja mam powiedzieć. A to wtedy niektórzy mówią, ale to jak ja sobie sama, to taki onanizm, nie? Takie nic, bo to wtedy, jakie nic? Najważniejsza osoba na świecie. Z kim będziesz do końca życia? Kto cię nie opuści do końca życia? Tylko ty. Dokładnie. Prawda? Ja ci Najważniejszy mówię, jesteś związek to ten kochana. z samą sobą. Absolutnie. Absolutnie. Więc naprawdę życzę wam, kochani, siebie. Życzę wam też oczywiście fajnych rodzin, bo jak je macie, to wiecie, jaki to jest cud. Jak ich nie macie, to wiecie, do czego tęsknicie.
ale też od nas zależy, żebyśmy tam nie dokładali no jeszcze tego dodatkowego takiego, nie? No, myślę, można powiedzieć sobie, dobra, oni są tacy, jacy są, na tyle ich stać, a mnie stać na więcej. Miła wersja? Miła. Prawda? Piękna. No. To dziękując za to spotkanie, wszystkim Wam życzymy właśnie takiego, nie dajcie się zwariować w tym czasie przygotowań. Po co? Ja na przykład zamierzałam zrobić jakiś tort z kremem i tak sobie czytam ten przepis i tak czytam i on jest taki pracochłonny. I na przykład jeszcze dzisiaj mi się chce, ale jak się okaże, dzień przed świętami, że już mi się odechciało, to go po prostu nie zrobię. I już. Dokładnie, czasami to pomyślane już jest zrobione. No. To ja już to mam. No pewnie, już Pani Kasiu. To mam. Pani Magdo, ja Pani życzę, kochana, cudownych świąt dla siebie i z wszystkimi cudnymi osobami, które Pani na pewno zna, ponieważ fajne osoby przyciągają fajnych ludzi. Jak się siebie lubi, jak się jest mądrym człowiekiem, to się ma wokół siebie fajnych, mądrych ludzi. I tak sobie wyobrażam Pani bliskich. Według wzoru. No. Tak, odkąd tak postanowiłam, że dookoła mnie będą tylko ci, którzy są po prostu warci. Prawda? Bo tacy są. To jakoś w naturalny sposób poodklejało się to towarzystwo, które, jak się okazuje, po prostu nie pasowaliśmy do siebie i to niczyja wina. Po prostu nie szczęść Boże, jak to się mówi, no. Prawda? Szczęść Boże na nową drogę życia. No. Tak. Cudnie. Można powiedzieć, że ułożyłam sobie życie Brawo, tak, jak chciałam. Cudownie. Cudownie. Dziękuję bardzo. No, bardzo dziękuję. Zdrówka, wszystkiego dobrego. Mm-hmm. Na koniec myślę, że powiem Wam jeszcze tylko jedno. Pamiętajcie, że kobietą nie jest się od święta, tylko na co dzień. Więc róbcie sobie święta codziennie. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za subskrypcje, za lajki i za wszystkie Wasze komentarze. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.